Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Patryk, a to kolejny odcinek Rolnictwa w Pigułce. Dzisiaj taka nietypowa akcja, myślę, że jeszcze takiej akcji na YouTubie nie było. Też specyficzne warunki, ale opowiem Wam za chwilę o wszystkim. Na początek wysypiemy. Kosimy trawę, jak widzicie. Ten rok jest bardzo trudny i wymaga specjalnych działań, ale tak to w nasiennictwie jest. Nie jest tak kolorowo, to nie zboże, to nie rzepak, to nie kukurydza. Musisz wejść. Niestety trawa lecieć nie chce, trzeba wejść do zbiornika, zawsze ją lekko ruszyć. A nie, zaczęła lecieć. Czasami się osunie i jest ok. Dobra, mamy pełną łychę. Dzisiaj już trzecia. O, tutaj nie będziecie widzieli, nie wyczyściłem tej szyby. Pokażę Wam, co kosimy. Ładowarka się dzisiaj przydaje. Kosimy kostrzewę czerwoną. Plantacja nasienna. Jak widzicie, tutaj nie ma w ogóle w tej chwili rządków. Z tego względu, że tutaj, gdzie miałem tą lepszą trawę, warunki są jakie są w tym roku. Wszystko musimy ruszać ręcznie widełkami od rana i dopiero potem mucić. Jakąś część pola ruszyliśmy wczoraj i dzisiaj od samego rana. No i to kosimy. Dzisiaj mamy niedzielę. W niedzielę ogólnie nie pracujemy, no ale chcemy zebrać to, na co pracowaliśmy cały rok. Na jutro już nadają możliwe opady, także to, co mamy odwrócone, chcemy zebrać. Bo jeżeli tego nie zbierzemy, przyjdzie deszcz, od nowa trzeba wchodzić z widłami i to przewracać. Nasiona tak wyglądają, nie wiem, czy coś będziecie widzieć, czy nie będziecie widzieć. Są już dojrzałe, są suche, ale niestety każdy pokos trzeba podnieść i ruszyć. Straty też już są, robimy to widłami, nie żadną maszyną, czy pająkiem, czy jakąś zgrabiarką, czy cholera wie czym, żeby te straty były jak najmniejsze. Straty i tak czy siak będą. Tak widzicie, wyglądają pokosy. Sporo jest tego siana tutaj, naprawdę bardzo dużo. Takie siano też sprzedaje. Tu przyjdzie sobie okoliczny rolnik, to sprasuje i będzie miał pasze dla swojego bydła. Łukasz jeździ ładowarką. Dobra, jeszcze Wam pokażę, zanim powiem, czemu ładowarką, jak to wygląda tam, gdzie jest nie jest ruszone. Mamy dokładnie 8-9 dni od ścięcia. Cały czas pada co któryś dzień. Zobaczcie, jak trawa odbiła. W poprzednich latach tak było, że przez 3 tygodnie to trawa w ogóle nie chciała odbić. Tu już zaczynają pokosy przerastać. No i tam, gdzie jest trochę grubiej, o, szczególnie na boku, no jest mokre, no. Aczkolwiek już widzę, że dzisiaj no, ale jest mokre. Już ładnie podeschło. Dzisiaj mamy trochę tego słoneczka. O. I to wszystko musimy niestety ruszać. Wozimy ładowarką z tego względu, że przyczepę mamy pełną. Przyczepą już nie ma jak sypywać, bo mamy pełną tam stodołę zasypaną do czyszczenia tej trawy. Ładowarką możemy sobie ładnie wsunąć teleskopem, wysypać. No i na kolejny raz przyjeżdżać i nasypywać. Do łyżki mieści się bodajże 1,8 metra sześciennego, czyli coś około tego, jakbyśmy mieli zbiornik w bizonie suprze. Trochę częściej, ale bez żadnej roboty ręcznej, nie trzeba potem rzucać. No i mamy już na miejscu trawę tam, gdzie być powinna. No i tak Łukasz dzisiaj kursuje. O, już przyjechał Błażej sobie przewracać to, co kosiliśmy wcześniej, bo to już jest drugi
druga tura tego koszenia. Tutaj mamy to wszystko przewrócone jeszcze, jak widzicie, i to dzisiaj jeszcze muszę wymucić. Natomiast tamta strona zostaje na dzień przyszły. Tutaj przy koszeniu trawy mamy lekko przysłonięty wentylator, no i jak najmniejsze obroty. I tak tą trawę kosimy. Dobra. Działamy. Zobaczycie, jak to idzie. Miał być w tym roku podbieracz. Oglądałem dwa podbieracze. Trochę za późno się na to za to zabrałem, powiem szczerze. I podbieracze były w opłakanym stanie i postanowiłem, że nie kupuję. Ten rok się przemęczę, tak jak teraz to widzicie, będę robił. I dopiero może na przyszły sezon coś się uda kupić. Jeżeli coś się uda kupić gorszego, to trzeba to kupić zimą, żeby był czas, żeby to rozebrać, poskładać i zrobić tak, żeby to w sezonie fajnie nam działało i chodziło. Rok dla nasiennictwa ogólnie, powiem wam, że jest bardzo ciężki. Tutaj jesteśmy w trawie pierwszorocznej, pierwszy raz zbieram z tego plon. W tamtym roku to była facelia i wsiewka właśnie tejże trawy. Tutaj plon jest fajny, bo myślę, że w okolicach pomiędzy 800 kg a tona, jak wycieścimy, to będę o tym dokładnie mógł powiedzieć, bo w trawie, no nie mam jeszcze takiego obeznania, mamy tu trawę trzeci, czwarty sezon, trawy ogólnie sieje i jeszcze ciężko mi powiedzieć, ile to dokładnie jest, bo ta trawa jest bardzo lekka i tak wzrokowo, że tak powiem, na oko, nie potrafię jeszcze powiedzieć, ile tego może być, ale mniej więcej jakoś tam po zbiornikach można strzelać. Rok trudny. Tutaj mam trawę pierwszoroczną. Ona sobie dała radę naprawdę fajnie z tą suszą, którą mieliśmy marzec, kwiecień, maj, bo wtedy opadów tutaj u nas prawie nie było. Trochę w maju spadło około 30 litrów. Natomiast kwiecień, maj nie było deszczu w ogóle. Tak w ogóle, naprawdę. Natomiast te trzecioletnie trawy, które były przemęczone w tamtym roku trochę, niestety, ale dodatkowo przemarzły, były na słabszych glebach, akurat tam na słabszych, wyższych takich glebach, gdzie są bardziej narażone na te niedobory wody, i była tragedia. Tam myślę, że plon w okolicach 200-300 kg. Bardzo dużo odbiło zielonki w czerwcu, nowej trawy, która nie poszła w pędy nasienne. No i siana jest dużo, ale nasienników bardzo mało niestety. No ale co, no taki rok, trzeba się z tym pogodzić. Jeszcze gorzej w tym roku mają wszystkie osoby, które mają facelię. Ja też mam facelię, na szczęście w normie jak co roku. No ale plony, jak słyszę, i to co ja oceniam w swojej facelii, to myślę, że przedział od zera. Tak, dobrze słyszycie, od zera. Są plantacje, których naprawdę nie warto zbierać, które się położyły, zgniły, poraziły je choroby różnego typu, z szarą pleśnią chyba bodajże na czele, tak mi się wydaje po wczorajszym dniu, jak to temu się przyglądałem. Jak ktoś by osiągnął 300 kg, to myślę, że w tym roku facelii będzie naprawdę super wynik. Ja u siebie pewnie osiągnę około 100 kg. Czyli no to będzie ciężki rok dla tych osób, które się na tą facelię nastawiły. Bałem się przed sezonem, tak jak wam mówiłem, chyba mówiłem, czy nie mówiłem, że facelia będzie bardzo tania, bo tej facelii jest zasiane od groma i ciut. A tu się okazuje, że jest facelii od groma, a towaru i tak nie będzie i będzie w normie. Z tego względu, prostego względu, że plony są bardzo, bardzo, bardzo słabe. Dawno takiego roku nie było, no ale facelia nie lubi mokrego roku. Nie lubi roku, gdy kwitnie i pada deszcz. A tutaj przy faceli jeden dzień, jeden kwiatek, niezapylony, nie mamy ziarniaków. Dodatkowy aspekt taki, że te opady były tak duże, że choroby się wpakowały. Tego, czego no nigdy nie było akurat w faceli. Nie było problemu z chorobami. Natomiast w tym roku niestety choroby się zaczęły. No ale cóż zrobić, taki rok. Za to wszelkie uprawy okopowe, czy też kukurydza. Jak na ten moment, co prawda kukurydza jest opóźniona jakieś 2 tygodnie według mnie względem poprzednich 2 lat, ale poprzednie 2 lata były
bardzo ciepłe i ta kukurydza była do przodu. Teraz kukurydza jest te 10-14 dni do tyłu w rozwoju ze względu na sumę temperatur efektywnych. Te temperatury są dużo, dużo niższe. Sam lipiec teraz jest chłodny, czerwiec był bardzo chłodny, maj również. Nie mieliśmy praktycznie upału w tym roku, to były pojedyncze dni. No ale na szczęście mamy wodę, także ten potencjał powinien być nie najgorszy. Skosiliśmy wtedy, jak ostatniego vloga macie od Krzyśka, skosiliśmy wiecie, u Krzyśka, potem jeszcze 2 hektary u kolejnego pana i 4 hektary u kolegi, tam gdzie nie mógł sobie bizonem poradzić i bolgnął. Fend wjechał i o dziwo fend radę dał. Co prawda sposobem, bo tam gdzie było bardzo mokro, musieliśmy niestety jeździć na pusty zbiornik, a tam gdzie mogliśmy sobie pozwolić, dopełnialiśmy, ale się udało wykosić całe pole, rolnik zadowolony, ja też. No i potem już wjechałem u siebie w trawy, już jest kolejny dzień, o widzicie, czasami się potrafi coś takiego stać. Niestety, no ale takie koszenie to nie jest najlepsze wyjście z sytuacji, ale jeżeli nie mamy innego wyjścia, to każde wyjście jest dobre. Bo tutaj będzie się przypychało na tym rządku, to jest rządek, gdzie zaczynałem kosiarką od Damiana próbować kosić i ta trawa, on tam był kondycjoner, robiliśmy próbę, czy ten kondycjoner nie wytłucze, czy wytłucze, i ta trawa jest strasznie taka pokłębiona, bym powiedział, i na niej potrafi się przypychać na podbierakach, ale ogólnie idzie to źle, jak jest ruszone widełkami, to naprawdę nie idzie to źle. Powolutku kosimy, około 2,5 na godzinę, nie ma pośpiechu, nie ma na razie sezonu, a wiadomo, u siebie chce się wykosić jak najlepiej. Poza tym ja się staram wykosić jak najlepiej u wszystkich, czy to nie u siebie, czy nie u siebie, tak żeby każdy był zadowolony. Tu z tym rządkiem trzeba będzie się pomęczyć, no ale cóż, coś zrobić. Pogoda ciężka, ale jak to mówią, rolnikowi nigdy nie dogodzi. No i trochę tak jest, raz za sucho, raz za mokro. Mało kiedy jest tak, że jest w sam raz. O! Do tej sytuacji przypomniał mi się fajny kanał. Fajny kawał. Tylko nie wiem, czy będzie trzeba go trochę. Nie, on chyba jest z cenzurą. Opowiem wam, może go znacie. Jeszcze kawałów chyba nie opowiadałem, bo bardzo mało kawałów znam. To jest jeden z nielicznych, który potrafię opowiedzieć. I to jest właśnie kanał Kawał o rolniku. To co, zaczynamy. Przychodzą sobie są w burdelu czy prostytutki, no i gadają ze sobą o swoich ostatnich klientach. No i pierwsza mówi: wiecie co, ja to ostatnio miałam biznesmena. Cały czas tylko jakieś telefony, przelewy, aukcje i innego typu sprawy. No i nic w ogóle, nic nie było, nie? Ta druga mówi: ja miałam gangstera. Gangster cały czas tutaj się bał, że ktoś go podgląda, że ktoś go chce strzelić, chował się. No i co? No nic z tego nie było, no nic nie wyszło. Poszedł dalej, zapłacił i tyle. Nic nie użyłam. A ta trzecia mówi: to wiecie co, ja wam opowiem, ja to miałam rolnika. No i co? I jak z rolnikiem? No ja chociaż coś miałam, ale rolnik tak. Najpierw mu było za sucho, potem było mu za mokro, a na końcu jeszcze dopłaty chciał. No i trochę prawdy w tym kawale jest, no. Ale nie ma co narzekać, tylko trzeba się cieszyć tym, co się ma, że coś się udaje w ogóle zbierać. Niektórzy mają gorzej, także nie jest źle. Ile tam już jest tej stodole? Dużo. No daj. Tutaj jest ładna trawa. Błażej przyjechał, już przewracam.
weź mu tam, żeby czasem nie przewrócił tego, co jest nie ten, niewykoszone. Dobra, to co, nie będę przedłużał. Ja sobie działam dalej. Widzimy się w następnym odcinku. Podejrzewam, że to też będzie żniwny odcinek. Będę się starał jak najwięcej z tej perspektywy kombajnisty dla Was nagrywać. Będę też kosił w tym tygodniu, znaczy w tym tygodniu, teraz po niedzieli. Jeżeli pogoda pozwoli, na Kajewie, tam około chyba 7 czy 8 hektarów, też kostrzewy, ale z pnia. Może z tego też coś mi się uda dla Was nagrać. No to co? To by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego odcinku. Cześć!